teraz jest takie życie ekspresowe, proszę Państwa, że nie da ci ojciec, nie da ci matka, nie ma babki, nie ma dziadka. Ludzie szybko odchodzą, szybko, krótko się żyje, krótko. Także proszę Państwa, młody chłopak taki już z laskami, a nawet bez lasek też nie mógł wyjść z autobusu 105 i schował się, wszedł do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Pełno bezdomnych rumcajców się tam kręci. Także proszę Państwa, no nie wiem co to będzie, ale lepiej takiemu to chyba by umrzeć, prawda? No Janek Witek, ekonomista, 59 lat, czy ile tam, 60 parę, no bo to już od jego śmierci też tak dużo czasu. Oj, dobrze mu się tak umarło, cicho jakoś, ale ja wiem, na stole się wiercił, bo to zawał serca, to mówią niektórzy, że boli, a niektórzy mówią, że to nic, człowiek nie wie, nie czuje. Więcej dypal tych papierosów. Czubki, dupki i głupki palą papierosy w Warszawie, bo właśnie myślą, że to babka, że to dziadek i że oni długo będą żyć. Tak myślą. Podczas gdy na raka co drugi, na raka co któryś, prawie co każdy. To przecież i tak Mareczek jeździ tam na Ursynów 148. To się musi wykłócać, a czy ty myślisz, że takie wykłócanie się, stojąc w kolejce, to czy to sprzyja? No drugi rak się bierze, a jak drugi rak się bierze, to do kwadratu problemy, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Zapraszamy i już szybciutko do naszego radia oczywiście, do słuchania radia. Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Jaki to most poniatowski, jaka tu rzeka po lewo, Wisła, czy po lewej stronie, bo my też propagujemy piękną mowę polską. Ale wiecie Państwo, kabaretowo coś trzeba ująć, na tym sztuka polega. Ja mówię, słuchaj Małga, właściwie dosłowni to my nie powinniśmy być, bo aktor, aktorka, artyści nigdy nie są dosłowni w swoim wyrazie. Nieprawdaż? Komentarze Radia Koncity.